Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest Anna Wesołowska, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o komercjalizacji tego, co jeszcze nie jest gotowe, tak? Ale to tak się chyba odbywa, że najpierw się podejmuje pewne decyzje, żeby później oddać się temu sponsorowi tytularnemu pewien gotowy produkt. Proszę mi powiedzieć, na jakim etapie jest ta komercjalizacja i może wytłumaczyć, na czym to polega. No właśnie, bo de facto mało osób, włącznie z firmami, które nawet gdzieś tam wyrażają swoje zainteresowanie wejściem w nazwę hali, bo to się tak potocznie nazywa. Naming rights to jest nic innego jak prawa do nazwy. Jest to cały pakiet korzyści zarówno dla podmiotu, który udostępnia nazwę, tak jak podmiotu, który jest zainteresowany. Ale powiedzmy to ludzkim językiem. Znajdzie się możny sponsor, który za pieniądze nabędzie prawo na jakiś czas do wpisania nazwy swojej firmy w nazwę hali. To jest bardzo potoczne. W nazwę okrąglaka. To jest bardzo potoczne, dlatego że każdy, jak słyszę o komercjalizacji, czy właśnie naming rights, sprzedaży nazwy, pyta się, ile ta nazwa i postrzega to na zasadzie. Nie, no to oczywiście wiadomo, że nad wejściem do obiektu. Do tego dochodzą różne inne przyjemności, tak, na pewno. Tak. Natomiast my nie adresujemy swojego programu absolutnie do przyszłych nabywców nazwy, choć jeśli taki nas ogląda, to może go. Ale mnie w jakiś to bardzo cieszy, przekonamy. Że zaczynamy właśnie dyskusję na ten temat w tej chwili, dlatego że faktycznie proces komercjalizacji był dosyć długim procesem, poprzedzającym bardzo takie szczegółowe analizy. Przede wszystkim tego, ile my za tą nazwę moglibyśmy otrzymać. Mamy świadomość, no właśnie, skąd się bierze taka cena? To ona jest tak po uważaniu. Ale jaka sufitu, cena? No ta, którą zaproponujecie potencjalnemu, może nie, inaczej, to nie my którą, zaproponujemy. Którą potencjalny nabywca to nie wam my zaproponujemy, dlatego że to będzie najprawdopodobniej konkurs ofert. Raczej konkurs, nie przetarg, z uwagi na to, żeby miasto jednak miało możliwość wyboru jak najkorzystniejszego dla siebie partnera, uwzględniając również tą nazwę. No właśnie, tutaj może pojawić się pewien opór społeczny. Ja wprawdzie nie spodziewam się aż takich protestów jak przy rozszerzeniu Opola. Niemniej jednak będzie chyba trochę ludzi, którzy darzą tego naszego okrąglaka dużą estymą i dużym sentymentem. Faktycznie my w tej analizie i w tej wycenie, którą przygotowaliśmy sobie tak naprawdę na nasze potrzeby, po to, aby przeanalizować sobie faktycznie możliwości zarówno firm, przeanalizowaliśmy sobie rynek, przeanalizowaliśmy sobie wartość mediową, co nie było łatwą sprawą, dlatego że tak jak wiemy, obiekt przez wiele lat nie do końca pełnił swoją funkcję, tak. Potem bardzo połowicznie na sam koniec odbywały się tam w zasadzie już tylko rolkowiska, także ciężko było zbadać wartość medialną, posiłkowaliśmy się też innymi arenami, a faktycznie tutaj zwróciliśmy uwagę na to przywiązanie do nazwy i jest to w tej naszej analizie wartość ujemna. Z uwagi na to właśnie, że nie jest to obiekt nowy, pomimo tego, że funkcja i w zasadzie ktoś, kto w tej chwili był ostatnio na hali. Łatwiej się chyba sprzedaje taką nazwę, takie prawa do nazwy obiektu, który został wybudowany. Zdecydowanie, jest to najlepszy moment. Nie zaistniał wcześniej w masowej wyobraźni. Jest to najlepszy moment, aby to zrobić przed oddaniem budynku do użytku. No tutaj liczymy faktycznie na to, że modernizacja była tak gruntowna, sam obiekt tak bardzo się zmienił, jeśli chodzi o funkcję. Pomimo tego, że jestem Opolanką i na przykład bardzo się cieszę, i fanką modernizmu zarazem, dlatego bardzo się cieszę, że jednak w tkance miejskiej wygląda tak, jak wyglądał. Tak. Nie do końca zwierzchu, dlatego że myśmy też zawalczyli o to, żeby na przykład ta piękna konstrukcja była widoczna, co wcześniej gdzieś tam było mocno przykryte, zasłonięte. W tej chwili świadomie odsłoniliśmy tą piękną konstrukcję także. Wspomniała pani o tym, że trochę przyglądaliście się innym halom. Tak. Udało się wam wejść na tyle głęboko, żeby poznać finansowe szczegóły tych operacji? Ale to nie są tajne informacje. Tak naprawdę internet w dzisiejszych czasach jest tutaj bardzo takim wiarygodnym źródłem informacji i to są informacje, które gdzieś tam w publikacjach medialnych też funkcjonowały.
Gdzieś tutaj wcześniej, przygotowując się do tej rozmowy, rozmawialiśmy o tym, że arena 3,5 tysiąca osób, tak? Że to trochę, trochę mało arena. No, wyobrażam sobie nazywanie Okrąglaka areną, porównując do areny krakowskiej czy areny gdańskiej, trochę na wyrost, no bo jednak tam to są potężne obiekty na kilkanaście tysięcy ludzi, a u nas te 3,5 tysiąca no chyba nie robi wrażenia, więc być może uda się znaleźć jakieś... A tutaj mam taką ciekawostkę właśnie, bo gdzieś tam pracując nad procesem komercjalizacji też analizowałam sobie tego, jakiego typu obiekty zmieniały swoją nazwę i korzystały z procesu komercjalizacji. Były to nawet obiekty, które miały pojemność 1500 miejsc. Także... I mają w drugim członie nazwy arena? Oczywiście, tak. A tutaj, to taka arenka. A tutaj myślę, że jeśli chodzi o pole, nie musimy mieć kompleksu. Nie, dlatego, nie. Że 3,5 tysiąca to jest już pojemność taka, która w pełni pozwala na organizację dużych eventów. W tej chwili miasto Opole rozmawia na temat organizacji dużych eventów, nawet na skalę międzynarodową. I oczywiście nie może pani powiedzieć jakich. No, to będzie piękna niespodzianka na 800 lat coraz Opola. Częściej, coraz częściej moi rozmówcy odmawiają odpowiedzi na pytania. Dlaczego ludzie nie lubią niespodzianek? No właśnie. To wróćmy jeszcze do samego naszego Okrąglaka. Kiedy przewidujecie, może zakończyć się ten proces, kiedy ten wciąż jeszcze Okrąglak zyska nową nazwę? Proces ogłoszenia konkursu nastąpi tak naprawdę już bardzo niedługo. To jest coś, co trwa już od przeszło roku. Najpierw myśmy sobie faktycznie badali rynek, wartość mediową, przygotowywaliśmy sobie ofertę, rozpoczynaliśmy już takie wstępne negocjacje z podmiotami, wysyłaliśmy oferty, także to był dosyć długotrwały proces. W tej chwili już jesteśmy tak naprawdę na samym końcu, czyli na etapie ogłoszenia konkursu, który już naprawdę niebawem nastąpi. Potem jest weryfikacja ofert. I negocjacje. Tak, czyli to, co tygrysy, się komisja, to, co tygrysy lubią najbardziej. Negocjacje, tak, bardzo wieloetapowe, bo to tego klienta najpierw trzeba zachęcić do tego, żeby tą ofertę złożył. Mówiła pani, że ten etap jakby wstępny jest już za nami. Czy z niego wynika potencjalne zainteresowanie? Myślę, że tak. Jest tam, faktycznie, było kilka pytań, krótko mówiąc, faktycznie tak? Było kilka pytań, także tutaj liczymy na to, że również opolskie firmy włączą się w to, żeby złożyć ofertę. No tak, ale to nie może być sponsor tytularny na przykład dwóch sponsorów, to musi być jeden, prawda? Tak. Więc tutaj nie ma możliwości żadnej spółki. No szczerze mówiąc nie przypominam sobie takiego przykładu, aczkolwiek no myślę, że jesteśmy otwarci. Jeżeli taka spółka się pojawi, dwuczłonowa, jak najbardziej. A nie obawiacie się, że mimo oficjalnego nazwania obiektu jakoś tam, ludzie wciąż będą mówić o Okrąglak? To trochę tak jak z osiedlem Armii Krajowej. Wiadomo, jak się nazywa, ale wszyscy i tak mówią, a jadę na ZWM, tak? Dlatego firmy, z którymi rozmawiamy, uświadamiamy o tym, że tak naprawdę im dłuższy poziom współpracy na poziomie właśnie miasta, operatora hali, tym większe wbicie się w tą świadomość społeczną mieszkańców, tak? I tym bardziej ta nazwa się gruntuje. Dlatego krótkoterminowe projekty w przypadku komercjalizacji, nazywania obiektów mogą nie zdać po prostu egzaminu. My zachęcamy do tego, żeby to była współpraca minimum 3-letnia. Takim optymalnym terminem to jest 5, nawet 10 lat. I to faktycznie powoduje, że ta gwarancja... nazwa się kotwiczy i ta nazwa w dłuższym czasie poza się poza tym partner kotwiczy. Też powinien pamiętać o tym, że oprócz tej przysłowiowej złotówki, którą wydaje na... Chyba więcej wyda. Mówię przysłowiowej, tak? którą wydaje na reklamę, tak? Bo tak to można postrzegać. Kolejna złotówka powinna iść za tym, aby zakomunikować to, że faktycznie się zainwestowało w jakiś projekt, wypromować go najnormalniej w świecie we współpracy z operatorem. Także to jest coś, o czym trzeba jak najbardziej pamiętać. Wtedy też w świadomości mieszkańców ta nazwa funkcjonuje zupełnie inaczej. To jeszcze na zakończenie, pani Aniu, jedna historia. Jedno pytanie dotyczące pieniędzy. Jaką część budżetu hali uda się zaspokoić
dzięki komercjalizacji. Czy to też liczyliście? Ciężko mi jest powiedzieć, dlatego że tak naprawdę... Może inaczej, jak założyliście, że ile byłoby fajnie, gdybyście dostali? No tylko tutaj mówimy faktycznie o konkretnych już kwotach, bo to nie, no, jest kwota utrzymania, publicznie kwota znane, utrzymania tak. obiektu to jest chyba X, tak? To teraz pytanie, ile z tego X można będzie zyskać dzięki komercjalizacji? No zakładamy faktycznie, że stopa zwrotu tutaj... Stopa zwrotu. Stopa zwrotu, no tak, tak, tak. I otworzenie kolejnych możliwości do tego, żeby też inwestować w ten obiekt, doposażać go w dalszym ciągu, bo tak naprawdę po otwarciu tego obiektu my też będziemy się go uczyć na nowo. Wtedy będą na nowo wychodziły potrzeby tego obiektu. Także też zakładamy, że po samym otwarciu to będzie pewien proces i nasze potrzeby też tak naprawdę się pojawią w momencie takiego życia hali. I zakładamy, że faktycznie w jakimś tam stopniu sprzedaż nazwy hali. To był klasyczny przykład braku odpowiedzi, znaczy odpowiedzi zawierającej brak odpowiedzi na pytanie. Bardzo, bardzo dobrze, gratuluję. To ja jeszcze na koniec tylko życzę powodzenia w dzisiejszej wizytacji. Dziękuję bardzo. Bo dziś PZPN wizytuje Stadion Odry. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy i że wszystko będzie ok. Dziękuję bardzo. Anna Wysołowska, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Do zobaczenia.